Ten dzień był szczególny dla osób niepełnosprawnych. Mogli zaprezentować swoje talenty podczas Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Laureatem festiwalu został specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niesłyszących imienia Marii Grzegorzewskiej za występ pod tytułem Moje pragnienia. Wyróżnienia otrzymali Zespół Szkół Specjalnych nr 1 za występ Kocie Turne i warsztaty terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym Nadzieja za występ Enej Skrzydlate Ręce. Klub Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem za występ pod tytułem I Love Rock'n'Roll. Radomski Festiwal Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych jest wydarzeniem szczególnym. Służy przede wszystkim promocji talentów i umiejętności osób niepełnosprawnych w różnym wieku. Cieszę się, że mogliśmy wystartować z taką imprezą. Ta impreza jest znakomitą formą z jednej strony promocji tych organizacji, ale również wyjścia na zewnątrz osób niepełnosprawnych i pokazania ich wielkich talentów. Bardzo często bywa tak, że te osoby niepełnosprawne mają taki pewien dar, który choćby na samej scenie jest bardziej ukazywany od tych ludzi, którzy są pełnosprawni, ale też cieszy sama oprawa i formuła festiwalu. Prezentację oceniało jury złożone z osób reprezentujących instytucje kultury pod przewodnictwem sekretarza miasta Rafała Czajkowskiego. Festiwalowi towarzyszyło wydanie opracowanego przez Urząd Miejski informatora dla osób niepełnosprawnych. To jest efekt odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska. Bardzo często byliśmy proszeni o to, jesteśmy proszeni o to, aby w jednym miejscu móc znaleźć rzeczywiście taki poradnik, takie kompendium dotyczące niepełnosprawności. Dzisiaj go już mamy, możemy z tego korzystać. Zachęcam do tego, abyśmy się zapoznali, nie tylko osoby niepełnosprawne, ale również pełnosprawni, abyśmy zobaczyli ogrom pracy, która jest wspólnie z tymi środowiskami osób niepełnosprawnych realizowana w Radomiu. Informacje zawarte w publikacji mają ułatwić osobom niepełnosprawnym korzystanie z przysługujących im form wsparcia, w tym ulg i uprawnień. Informator został przygotowany przez Centrum Organizacji Pozarządowych we współpracy z wydziałami merytorycznymi Urzędu Miejskiego, jednostkami organizacyjnymi i budżetowymi gminy oraz Powiatowym Urzędem Pracy.